Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie po raz kolejny pozyskał środki na realizację projektu w ramach ogólnopolskiego programu pod nazwą Lato w Teatrze. Jego koordynatorem jest Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 18 do 31 sierpnia ponad 50 dzieci w wieku od 8 do 12 lat uczestniczyć będzie w zajęciach, na których pod okiem doświadczonych instruktorów poznawać będą tajniki warsztatu aktora, scenografa, muzyka i dziennikarza. Ideą Lata w Teatrze jest to, żeby przez 2 tygodnie dzieci zamiast spędzać czas na podwórzu i nudząc się, miały zapewnione warsztaty artystyczne, warsztaty, podczas których świetnie się bawią, ale także poznają tajniki sztuki. Projekt jest interdyscyplinarny, ponieważ dzieci poznają i zagadnienia z zakresu muzyki, plastyki, aktorstwa, dziennikarstwa, promocji. Wszystko to potem wykorzystają do pracy nad spektaklem, który już niedługo będzie można zobaczyć, ponieważ już możemy zaprosić Państwa 30 i 31 sierpnia na godzinę 15 do MOK-u, gdzie będzie można zobaczyć efekt pracy 50 uczestników, więc będzie to dość duże widowisko z tak dość bogatą oprawą i plastyczną, i muzyczną. A już niebawem, bo na przełomie tego tygodnia i następnego zaczniemy w mieście ustawiać instalacje, które bezpośrednio dotyczą problemu, którym jest poświęcony tegoroczny projekt, czyli związki teatru i kultury. I tutaj mamy bardzo szeroko rozumianą ekologię rozumianą w ten sposób, co ja jako dziecko mogę zrobić, żeby w jakiś sposób zmienić świat, który mnie otacza. I ekologię też rozumianą jako taki sposób myślenia, ponieważ tutaj dzieci realizują też zadania, w których uczą się, że tak jak dba się o naturę, tak należy dbać o siebie i o swój wzrost, rozwój. Tak więc już niebawem w mieście będzie można zobaczyć instalacje artystyczne złożone ze starych sprzętów, złożone z roślin, które są przede wszystkim pracą dzieci i które też będą się odnosić do problemu ekologii. Pierwsze zajęcie już za uczestnikami projektu. Dzieci uczyły się m.in. tworzenia kostiumów teatralnych z wykorzystaniem materiałów, których może dostarczyć im natura. Brały również udział w grze miejskiej, a także spotkały się z Markiem Leszczyńskim, leśnikiem, muzykiem i fotografikiem. Przypadło mi w udziale zorganizować zajęcia uwrażliwiające młodzież na dźwięki, które pochodzą z natury, z otoczenia otaczającego człowieka, nie tylko dźwięki, które wydobywa z siebie miasto czy okolice podmiejskie, ale również las, łąki, rzeczy, elementy, z których pochodzą nasze korzenie. Zgromadziliśmy tu na scenie muszli koncertowej razem z moim przyjacielem całą kolekcję instrumentów, dzięki którym dzieci mają okazję zapoznać się z instrumentami, które od dawien dawna towarzyszyły zawsze cywilizacji ludzkiej w jej codziennym życiu. Są to proste instrumenty, instrumenty wykonane z drewna, z gliny, z trzcin, muszli, kamieni, które wykorzystujemy do organizacji w tej chwili warsztatów, które z kolei będą wykorzystane do stworzenia na zakończenie naszego spotkania, wykorzystane do realizacji projektu teatralnego. Są zachowane rzechotki leśne. Instrument zbudowany ze zwykłych, uschniętych gałązek sosny, które już zdążyły opaść na ziemię i zdążyłem je zebrać, zanim uległy rozkładowi, zanim je przyroda nie związała w swój obieg. Zwykłe gałązki sosnowe z poprzewiercanymi dziurkami i przywiązane sznureczki. Jak nimi potrząsamy, ten dźwięk z czym nam się może pojawić? Z deszczem, bardzo ładnie. Jeszcze efekty deszczu będziemy mogli uzyskać w inny sposób, na tym instrumencie, o którym wcześniej mówiłem, ale zaczynamy od takiej prostej rzeczy. Ostrzegam tylko przed jednym, zrobienie takiej grzechotki jest dosyć pracochłonne. Wygląda to prosto, ale jest pracochłonne. Zebrać taką ilość patyku, trzeba wywiercić dziurkę, nanizać niteczki i tak dalej. Ale dobrze się przy produkcji takiego instrumentu medytuje. Kolejnym ciekawym instrumentem, zrobionym z kolei z orzechów, jest ta grzechotka. Na pewno niektóre dzieci, które podróżują może z rodzicami, czy chodzą gdzieś na odpusty, na bazary, mają okazję już widzieć takie grzechotki, ponieważ są one dosyć popularne. W tej chwili sprowadzane są albo bezpośrednio z Afryki, albo z Europy Zachodniej, gdzie przybysze z Czarnego Lądu wykorzystują tego typu orzechy do produkcji instrumentów, rozprowadzają je po całym świecie. Bardzo podobnym i pokrewnym instrumentem jest ta oto mała tykwa z rączką zrobioną z bambusa i też z nanizanymi w ten sposób orzechami. I można grać w dwojaki sposób, albo celecić, albo uderzać rytmicznie, podając rytm. Takim instrumentem też można rytm podawać. To są bardzo proste rzeczy do wykonania. Można je również robić z naszych rodzimych orzechów włoskich.